Siema, hejo! Siema. Co dzisiaj? Skuter? Wyzwanie? Skuter. Kurde, Kuba padł za pierwszym strzałem, odpalił. Siemano. Sobotę rana. Dali skutero. Fajaczki myślą, że górki nie podjedzie. On podjedzie tą górkę. Siema, Kuba! Siema. Siema, siema Kuba. Siema. Siema. Wielki test skutera. On nie odpali. No pali, no. A może ty, może nie włożyliśmy tego? Poczekaj. Zagaszenia. Nie, no tu siedzi wszystko. Dobra, próbujemy. Dobra, na razie bez tego. Bez tego? On chce, on chce. On chce. Może paliwa nie ma? Jest, nalałem. Jednak nieuratowany jesteś. Nie masz teraz wyjścia. Ale patrz jak to brzmi. A jak to brzmi? Widzisz, ty musisz nim jeździć. Poczekaj, a kable sobie schowaj. Enduro. Enduro. Dobra, my gotowi na enduro. Dzisiaj trzy sprzęty. Super Sonic, wyzwanie Tomek, Kuski, Beta. Jeszcze tam musimy szlak przetrzeć. No i co teraz? Tu są władze, dobra. Tamten był za słaby pierwszy skuter enduro, ale ten widać drapieżny wygląd. Kable cyksów niepotrzebne. Sygnał jest, nie? Jak tam chłopaki? Idziecie? Idziecie? O, Tomek już na koło nie. Enduro. Kuba dał radę. Jak koło patrzy, a jak jest kierownica prosto. Tak jest prosto koło, nie? A zobacz jak mam kierownica. Dobra, to się wyklepie. To się nie wyklepie. Przetrę Tomkowi szlak, bo Tomek będzie robił tą górkę pionową skuterem. Co to wyjdzie, to nie wiem.
Ja się już tu ustawię. O jest. Tomek Polska. Wyzwanie Górka Pionowa. Jedzie. O kurwa. Podbiło. Prawie było. Jeszcze próba. Ja czekam u góry na ciebie. Super Sonic w akcji. No moc ma. A jest pionik zacny tutaj. Tak się wydaje. Ale jest. On chyba tu wyleci, wyfrunie tym skuterem. Coś czuję, że będzie grubo. Odważny Tomek jest. Lubi skutery. O! O! Uciekaj! Dobre to było! Coś się połamało? Żeby nie zgadł! O kurde. Wydek trzyma. Ale było kozacko, Tomek. O Jezu. Akumulator masz? To jest latający skuter, Tomek! Słuchaj, to jedziemy tam! Tomek! Na tor jedziemy! No było ostro po prostu. Mega. Skuter enduro. Nie wiem, wydaje mi się, że wydech wyrwał, ale coś lata, no. A to się pospało. Niech chyba sobie radzi. O, dobrze, dobrze. Mega. Trzeba sobie radzić. No teraz go zarzuci, fajnie. O proszę bardzo. O to chodzi. Trochę techniki. Napijemy się. I co? Dobry tor będzie? Bardzo fajny. Ale tak z krzakami jest lepiej. Cześć.
Czekaj, wywiad z Tomkiem zrobię. Kurio, leciał ten skuter. No. Coś mi tu odpękło. A to trzeba będzie to zdemontować, wiesz? No tak muszę zrobić. No. Ale nie śmiecimy w lesie. Nie, nie, nie. To zostawimy na tym. Ale poleciałeś. Ładnie jechał, nie? No, ale bydek się wyrwał. Muszę ci popawać. Miałeś? Przy uderzeniu. Ale... Jak to, Mek, wrażenia z podjazdu? Gdyby był inna opona, on by tam wjechał. Ma taką moc, że się w głowie nie mieści. No. Od razu na koło chce jechać. No. Ale żeś odwalił. No. Ale tu nie można, nie ma, trzeba tu poprawić. Tak, bo on jedzie prosto, nie? Aha. Przerwa na wodę, Tomek. Ja nie gaszę, bo akumulator tam postawiłem. Dobra, nie wiem. Ale podoba ci się skuter? Ale trzeba go poprawić trochę. Dobra. Przerwa. Poprawimy. A ta osłonka tu jest niepotrzebna. Masz rację, po co ci ona? I co, i wydech tu pospawać jeszcze raz? Żeby się wdało. No to zaraz spawarkę włączam. A nie, to trzeba odkręcić. Masz nogi, nie możesz? Nie, bo pourywam, a tu takie ładne są amerykańskie. Karbony masz? Tak. Nie, no daj nogi. No tak. No widzisz, a ty co chciałeś? Szybokręt. Tomek, a po każdej jeździe będę musiał ci go spawać? To wiesz, nie, ale to jest mały problem. Od palanku. O ja. No ale to tu połączysz, nie? Tak, gdzieś się tam popawa. Git? Git! Pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.